jeszcze się nie przedstawiałem, bo to jest mój pierwszy wykład na tegorocznej szkole. Jasiński Łukasz, jestem stałym współpracownikiem Instytutu Misesa. Mam też taką swoją serię, jak wczoraj Mateusz Benedykt mnie przedstawił, moją personę. Głównie koncentruję się na systemach ochrony zdrowia, ale też moje zainteresowania dotyczą kwestii relacji państwo-rynek, czyli tak zwany interwencjonizm, ubezpieczenia i akurat dzisiaj, też rok temu, czy nawet wcześniej doszliśmy do takiego wniosku, że będziemy się wymieniali tematami jako wykładowcy, żeby może nie popaść w taką rutynę. Na przykład w tamtym roku możecie Państwo znaleźć moje wykłady na kanale Misesa Polskiego dotyczące ceny i kalkulacji ekonomicznej, a także niepewności. I taki był jeden specjalny wykład jeszcze poświęcony ubezpieczeniom. Kilka wykładów robimy unikalnych co roku i też staramy się to zmieniać, ale akurat też jeżeli chodzi o takie bardziej standardowe wykłady, czy tematykę, robimy pewną rotację, żeby, mówię, samemu jakbyś nie wpaść w taką rutynę, ale z drugiej strony jest też taka okazja, żeby, jeżeli to jest nowa osoba w tym wypadku, ja dzisiaj postaram się zaprezentować pewne zagadnienia związane ze stopą procentową i kapitałem, żeby może też jakoś z innej perspektywy Wam pokazać mój punkt widzenia na to i może coś nowego jeszcze tutaj w tą analizę wpleść. Generalnie jeśli chodzi o stopę procentową i kapitał, to zagadnienie jest bardzo, bardzo szerokie. W zasadzie każdy ekonomista troszeczkę inaczej do tego podchodzi, nawet jeżeli jest z tej samej szkoły ekonomicznej. Troszkę inaczej, znaczy mniej lub bardziej Mises do tego podchodził, może inaczej, jak zaczniecie czytać jeszcze od Barda, to on to jeszcze bardziej rozwijał. Mamy jeszcze chociażby Lachmana, jeśli chodzi o strukturę produkcji i tak dalej, i tak dalej. Ja dzisiaj nie poruszę oczywiście wszystkiego, ale taki ogólny zarys postaram się Wam na takim podstawowym wykładzie zaprezentować. Jeżeli studiujecie ekonomię albo coś na wydziale ekonomicznym, to też wiecie, że generalnie pojęcie kapitału jest bardzo szeroko pojmowane. Mówimy na przykład o tak zwanym kapitale ludzkim, kapitale społecznym. Ten kapitał tam krąży i tam w zasadzie różni wykładowcy na różnych przedmiotach to troszeczkę po swojemu pojmują. W tym nie ma nic złego, natomiast my musimy przy tym wszystkim pamiętać, że kapitał jest taką instytucją, czy ta terminologia kapitału to jest taka też przede wszystkim powinna być ściśle ekonomiczna, czyli musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, no, czym jest ten kapitał, prawda, tak naprawdę, i przy okazji stopa procentowa. I w związku z tym, że już dzisiaj była część wykładów poświęconych podstawom ekonomii, to znaczy teorii wartości, cenom, kalkulacji pieniężnych, to będę mógł łatwiej te zagadnienia zaprezentować, więc jest to też taka pewna wygoda. I plan wystąpienia będzie wyglądał następująco. Na początku skoncentrujemy się na ludzkim działaniu, ale ja nie będę tego powtarzał, tylko będzie to dla mnie punkt wyjścia, żeby zrozumieć, jak ten kapitał, dobra kapitałowe, czy stopa procentowa się kształtuje, czy jaka jest tego geneza fundamentalna, czyli ludzkie działanie i preferencja czasowa. Następnie omówimy sobie kapitał, czym jest kapitał, jaka jest jego definicja, jak to można po austriacku rozumieć, jaka jest różnica między kapitałem a dobrami kapitałowymi, bo to nie jest wcale to samo, chociaż często jest to mylone i wydaje mi się, że tutaj Austriacy czy Mises takie klarowne zróżnicowanie zrobili, żeby nam się to nie myliło. Postaram się też pokazać za pomocą prawa przychodów, że sam kapitał, jego akumulacja w nieskończoność czy dodawanie kolejnych zasobów kapitałowych wcale nie musi oznaczać, że firma będzie osiągała zyski albo że produkcja będzie rosła nawet, czy tam jakiś dóbr czy usług. I ostatnia taka rzecz, która też jakby w ostatnich latach, czy tam jakoś, czy może nawet więcej niż latach, jakoś coraz bardziej jest przez różne, powiedzmy, pozaekonomiczne siły forsowana, że mamy coś w rodzaju konsumpcjonizmu, że współczesne gospodarki rozwinięte charakteryzują się takim konsumpcjonizmem, konsumeryzm, chyba po angielsku będzie, czy konsumeryzm, nawet taka kalka językowa na język polski. Więc to też tak mi podpasowało pod nasz temat, czyli czy ta stopa procentowa, czy kapitalizm faktycznie prowadzi do tego konsumpcjonizmu, czy my jesteśmy skazani na to, czy może coś tutaj, są jakieś inne czynniki, które zaburzają to i to nie jest tym, na co wygląda tak naprawdę. Więc to postaram się troszeczkę też jeszcze urozmaicić moje wystąpienie. No i na końcu podsumowanie i zawsze wybrana literatura.
która, za pomocą której postaram się Was naprowadzić na poszerzanie tego tematu z różnym stopniem trudności oczywiście, bo generalnie kapitał, stopa procentowa to są takie zagadnienia no już troszeczkę trudniejsze i warto zacząć od też zaprezentować Wam różne pozycje, które umożliwią Państwu no jakby to powiedzieć, może by Was nie zniechęcać do tego, tak żebyście widzieli pewne perspektywy takie, za pomocą których możecie jeszcze w ten temat głębiej wejść. I przechodząc już do sedna, jeśli chodzi o ludzkie działanie i preferencje czasowo, to znaczy wiemy oczywiście, że ten człowiek działający oczywiście dąży do usunięcia dyskomfortu i o ile wy zapewne było tam na wykładzie o wartości, że człowiek sobie, czy ten człowiek działający sobie szereguje, prawda, od tych najbardziej pilnych celów czy potrzeb do tych najmniej pilnych, to my tutaj możemy jeszcze to w taki sposób rozwinąć, że ma też pewne pole wyboru, które dotyczy sfery czasowej, tak, to znaczy mogę się zastanowić, czy dla mnie ważniejsza jest konsumpcja czekolady, czy ciastek, czy nie wiem, czy schabowego i tak dalej. Ale ja również mogę podejmować decyzję, kiedy ja to chcę konsumować, prawda? Przy czym wcześniej, później to nie jest kategoria taka typowo czasowa w sensie mierzalnym. To znaczy, to my decydujemy, bo na przykład dla mnie, no, albo kolejna rzecz, jak to powiedzieć, z takich może bardziej zajęć z finansów i rachunkowości, czy coś z Wydziału Ekonomicznego, czy jak studiujecie ekonomię, wiecie, że na przykład jak są jakieś instrumenty finansowe o zapadalności do jednego roku, to się mówi, że to jest jakiś tam rynek, na przykład pożyczek krótkoterminowych, prawda? A powyżej roku to jest długoterminowych, to jest oczywiście umowne. Zmierzam do tego, że my sami sobie tutaj decydujemy, co dla nas jest długim terminem, a krótkim, albo co dla nas jest wcześniej lub później. I teraz, uwzględniając właśnie ten aspekt niepewności, dobra teraźniejsze cenimy bardziej niż przyszłe. Znaczy, przepraszam, zaspokajanie potrzeby, tak? Czy wejście w posiadanie jakiegoś dobra, które mi to umożliwi, wcześniej niż później spowoduje, że ja cel osiągnę szybciej. I teraz, dlaczego zatem my wolimy, czy czujemy taki większy komfort, tak? Jeżeli coś szybciej nam się udaje zrealizować, no bo im dłużej zerkamy w przyszłość, tym ta niepewność rośnie. Nie mamy już takiego wcale przekonania, czy warunki, które są teraz, zostaną zachowane w przyszłości, tak? I to generuje pewną niepewność. Znaczy, jeżeli widzę, nie wiem, towar na półce sklepowej, który jest w jakiejś promocji, albo nie jestem pewien, ta promocja potrwa, albo czy cena na przykład nie wzrośnie za dzień, dwa, trzy, tak? I będzie drożej. Będę żałował, że nie kupiłem dzisiaj. Albo okaże się, że w ogóle tego towaru nie ma już na półkach sklepowych, tak? I dlatego wolę satysfakcję wcześniej niż później. Tego to dobro będę cenił wyżej, to znaczy jeżeli uda mi się wcześniej, że tak powiem, mój cel osiągnąć. Więc to jest taka jakby ludzka, typowa też cecha, która ma swoje skutki ekonomiczne. I jeśli chodzi o, stąd możemy właśnie wyróżnić tak zwaną preferencję czasową, czyli nasz stosunek do jakby do zrealizowania naszych zadań, celów w czasie. Tak? I wyróżniamy takie dwa podstawowe, znowu to jest bardzo ogólnie, wyższą i niższą preferencję czasową. To oznacza, że jeżeli wyższą się cechujemy preferencją czasową, to czy przejawiamy tak zwaną wyższą preferencję czasową, oczywiście to jest wszystko w kategoriach subiektywnych, no to tutaj mamy takie nastawienie, że chcemy szybciej zaspokoić naszą potrzebę. Jesteśmy mniej cierpliwi, wyżej cenimy czas, tak? Nie chcemy tracić czasu, nie chcemy tego odkładać w czasie, jakiegoś zadania i tak dalej. Przecież dzieci się cechują w miarę wysoko, tak się często też mówi. Są już na teraz, tak? I albo osoby starsze, bo już nie mają przed sobą takich perspektyw, jak osoby, które mają powiedzmy 20 lat. Więc emeryt będzie inaczej postrzegał realizację swoich celów niż na przykład 20-latek. Będzie miał inną, można powiedzieć, że będzie miał inną preferencję czasową, tak? Aczkolwiek, tak jak mówię, tego nie zbierzemy w jedną skalę wartości, bo to są wszystko subiektywne, to cały czas jesteśmy jakby na tym samym poziomie subiektywności, tak? Znaczy w tej samej sferze. Czyli to jest niemierzalne, możemy to różnie sobie też klasyfikować i zmieniać tak naprawdę. Natomiast z kolei niższa preferencja czasowa to jest, można powiedzieć, taka gotowość do odłożenia konsumpcji w czasie na później. To jest bardzo ważne. My odkładamy gotowość konsumpcji w czasie, ale nie odkładamy konsumpcji w ogóle. Prawda?
nie odkładamy konsumpcji w ogóle. Nie chcemy nie konsumować, tylko nie chcemy konsumować teraz. Uważamy, że z jakiegoś powodu opłaca nam się to odłożyć. Może to być na przykład nadzieja, czy pewne przekonanie, że w przyszłości będziemy mieli więcej tego rodzaju dóbr, jeżeli teraz je zaoszczędzimy. Albo w ogóle nie znamy przyszłości. Pieniądz, prawda? Popyt na pieniądz pełni taką funkcję spekulatywną. Przyszłość jest nieznana, może będę potrzebował pieniędzy na leczenie, albo będę potrzebował pieniędzy na jakieś niespodziewane wydatki, więc może ograniczę moją konsumpcję dzisiaj po to, żeby się zabezpieczyć w przyszłości, albo kupię sobie ubezpieczenie na przykład, bo nie wiem, prawda, jak sobie ubezpieczenie kupię, to na przykład od wypadków, to wiem, że będę zabezpieczony na tę okoliczność. To też ubezpieczenie na przykład chyba przed czymś takim chroni, albo szerzej można powiedzieć, że gromadzenie jakichś zapasów gotówki, czy to w kieszeni, tak, czy na tezauryzacja, czy na jakichś lokatach bankowych, czy za pomocą różnych instrumentów, to jest jakaś forma zabezpieczenia, też tak możemy to troszeczkę uogólnić. I tutaj kolejna ważna rzecz, w związku z tym, że my tą wartość bliżej, tak, teraźniejszości lub nawet w teraźniejszości cenimy bardziej, niż w przyszłości, to też jakby to Mises taki między innymi wysnuł wniosek, a przynajmniej na niego też się można powoływać, że nie występuje coś takiego jak ujemna preferencja czasowa. Preferencja jest jakby, ma charakter dodatni. Dodatni chodzi o to, że dzisiaj, teraz cenimy bardziej niż jutro. A ujemna to by oznaczała, że jutro cenimy bardziej niż dzisiaj, pojutrze bardziej niż jutro i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, że coś odkładamy w czasie. Jak coś odłożymy w czasie, to nie będziemy tego konsumować, tylko będziemy odkładali znowu coś w czasie, albo jeszcze więcej, i tak dalej, i tak dalej. Więc tak człowiek nie działa. Jeżeli wstrzymuje się na przykład ze zjedzeniem jakiejś bułki, no to za godzinę będę chciał ją zjeść, tak, albo za dwie. Ale to nie będzie tak, że ujemna preferencja by oznaczała, że za godzinę znowu odłożę za godzinę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak? To jest oczywiście nielogiczne, dlatego to nie występuje. Trudno tutaj coś takiego by wykazać. Tak się człowiek działający racjonalnie nie zachowuje. I to jest bardzo ważne, z tej tak zwanej preferencji czasowej wyłania nam się tak zwana czysta stopa procentowa, czy też jak to Mises tam określał, procent pierwotny. I tutaj można powiedzieć, że ta czysta stopa procentowa prezentuje taki, czy reprezentuje, tak kursywą to zaznaczyłem, zasób niewykorzystanych dóbr lub środków pieniężnych, czyli są to pewne zasoby materialne bądź niematerialne, przed pieniężne, mierzone pieniądzem, które nie są na dzień dzisiejszy konsumowane. I to jakby jeszcze nie jest, to też zaraz do tego dojdę, to jeszcze nie jest ten taki rynek stricte finansowy, stricte kapitałowy, jaki znamy, tak, czy jakaś giełda, jakiś rynek pożyczek, kredytów i tak dalej. To jakby bez czysta stopa procentowa funkcjonuje bez tego, tak? To jest, nasze wybory to powodują. I idąc dalej tym tropem, tutaj pozwoliłem sobie na dwóch slajdach przytoczyć Misesa, żebyśmy się też nad tym zastanowili. I Mises pisał, myślę tak, co to jest ten procent pierwotny, czy ta czysta stopa procentowa, w jego rozumieniu oczywiście. Że to jest stosunek wartości, mam nadzieję, że wszyscy widzą dobrze, stosunek wartości przypisywanej zaspokojeniu potrzeby w najbliższej przyszłości do wartości przypisywanej jej zaspokojeniu w odległych okresach przyszłości. Czyli wyobraźmy sobie takiego człowieka działającego, który się zastanawia, czy wydać moje pieniądze teraz, czy wydać na przykład je później. Prawda? Czy wolę już czerpać satysfakcję, jeżeli wydam pieniądze na coś teraz, czy za tydzień, albo za miesiąc. Albo czy coś skonsumuję, bo już to kupiłem, tak, albo tym dysponuję teraz, albo w przyszłości. Czyli sobie porównujemy. Tutaj może być trochę kontrowersyjne to słowo, które tutaj zaznaczyłem na czerwono, stosunek, bo to troszeczkę sugeruje, że to możemy mierzyć, tak, albo jakoś za pomocą ilościowych wymiernie to przedstawić. Być może to było lepsze słowo relacja, nie wiem. Ale generalnie Misesowi chodzi tutaj o to, że porównujemy, próbujemy sobie wyobrazić, tak, czy w przyszłości będę bardziej zadowolony, czy może już pewną decyzję podjąć teraz. Więc tutaj i tak jak pisał, że w gospodarce rynkowej ten stosunek wyraża się właśnie dyskontowaniem dóbr przyszłych względem teraźniejszych, czyli dyskonto to jest, żeby opisać dyskonto, to często się też opisuje na początku jakby stopę procentową, czyli znamy wartość początkową dzisiaj, na przykład wartość pieniężną,
mamy 10 tysięcy, jeżeli zainwestujemy je na 5%, to otrzymamy, prawda, z 5% zyskiem. A dyskonto to jest jakby odwrotnie, czyli znamy wartość w przyszłości, ale nie znamy wartości początkowej, czyli na przykład ktoś, kto, inwestor mówi, poszukuje kapitalisty, tak, i mówi, że otrzymasz powiedzmy 10 tysięcy złotych, ale dzisiaj musisz zainwestować i to liczy po stopie dyskontowej, tak, czyli cofa się z przyszłości, dzisiaj musisz mieć powiedzmy 9 tysięcy, tak. Albo taki inny jeszcze przykład, wyobraźmy sobie, że jakiś sportowiec szykuje formę na olimpiadę, która będzie miała miejsce, kiedy była olimpiada? W lipcu, w sierpniu? Jakoś tak. I załóżmy, że zaczyna swoje przygotowania w październiku ubiegłego roku, to też można powiedzieć, że można go zdyskontować, czy jego plan treningowy można zdyskontować, to znaczy chodzi tutaj o to, że jego trener, czy jego sztab szkoleniowy, aha, czy jak mamy formę taką a taką medalową przygotować na lipiec, sierpień, to oznacza, że w październiku on musi być w takiej formie, w listopadzie w takiej, prawda? Musi to reprezentować, żeby dojść do tego punktu. To tak najłatwiej, ja sobie zawsze tak tłumaczyłem, bo sam uprawiałem sport jak podczas studiów, tak mi zawsze ten tłumaczył, że tam na maj masz zawody, czy na czerwiec, to musisz na przykład zrobić na jesień siłownię, a jak przyjdzie wiosna, to zacząć biegać. Jak już będziesz biegał na przykład tam w kwietniu, to musisz osiągać w tym tygodniu mniej więcej takie czasy, w tym takie czasy i to będzie dla nas informacja, tak, że twoja ta present value, czyli ta twoja wartość bieżąca daje nadzieję na to, że ten plan zrealizujemy, tak, bo jeżeli będziesz biegał słabiej, to możesz uzyskać po prostu gorszy czas na zawodach, tak. I to też była taka informacja, że trzeba troszeczkę trening, wiecie, przyspieszyć więcej, może siłowni, może czegoś i tak samo tu jest. Tak mniej więcej można też powiedzieć, że tak funkcjonuje poniekąd rynek kapitałowy, rynek inwestycyjny, który kieruje takie informacje do potencjalnych kapitałodawców i mówi im, ile na dzień dzisiejszy powinni zainwestować, żeby w przyszłości cieszyć się taką wysokością zysku. Czyli to future value znamy, tak? I to jest to dyskontowanie, o to chodzi Misesowi. Więc próbujemy po prostu sobie porównać nasze korzyści w przyszłości względem teraźniejszości i to jest właśnie ten stosunek, jak to jest ten procent pierwotny. Jeżeli uważamy, że w przyszłości będą większe korzyści, tak uważa większość część społeczeństwa, no to ta społeczna preferencja czasowa, czyli nasze skumulowane preferencje pochodzące z naszych suwerennych decyzji będą skutkowały tym, że ta podaż środków pieniężnych, kapitału, oszczędności będzie rosła. I idąc dalej jeszcze takiemu rozumowania Misesa, piszą tak, to podzielimy też na dwie części, ale to mi się wydaje właśnie interesujące. I procent pierwotny nie jest ceną ustaloną na rynku w wyniku wzajemnych relacji między popytem i podażą kapitału czy dóbr kapitałowych. Wysokość tego procentu nie zależy od wysokości popytu i podaży na kapitał i dobra kapitałowe. Czyli procent pierwotny nie jest stopą procentową, rozumiano w takim wąskim znaczeniu jak koszt pozyskania kapitału. Tak? Czyli idziemy do banku po pożyczkę czy kredyt, to nam mówią, prawda, że na przykład realna roczna stopa oprocentowania będzie wynosiła tyle i tyle, tak? Co w każdej ofercie można przeczytać. To on pisze, że to nie jest to funkcjonuje jakby poza tym. Natomiast jak dalej zaznacza, to od wysokości procentu pierwotnego może być właśnie bardziej zależy zarówno popyt na kapitał i dobra kapitałowe, jak i ich podaż. Właśnie ten procent pierwotny określa, jaką część dostępnej podaży dóbr przeznaczy się do konsumpcji w najbliższej przyszłości. O tym już mówiliśmy, jaką na zabezpieczenie w odleglejszych okresach przyszłości. Czyli jeżeli nasza tak zwana społeczna preferencja czasowa, czyli skumulowana, będzie relatywnie wysoka, to znaczy większość z nas będzie się nastawiała na konsumpcję szybciej niż później, to tego zapasu, tych oszczędności za dużo nie zgromadzimy, co prawdopodobnie na rynku pieniężnym czy kredytowym miałoby takie konsekwencje, że wówczas tak zwana stopa finansowa, czyli koszt kredytu, tak rozumiana, bo to mam na myśli, byłaby prawdopodobnie wyższa, tak? No bo wiecie też z teorii popytu i podaży, że jak popyt jest relatywnie wysoki, a podaż jest relatywnie ograniczona, to cena rośnie, tak? I w tym wypadku stopa procentowa będzie rosła, no bo jest dużo chętnych przedsiębiorców, konsumentów, którzy chcą wziąć jakiś kredyt, ale na rynku brakuje tego kapitału, tak? Bo większość społeczeństwa woli wydać teraz niż zaoszczędzić. I o to tutaj chodzi Misesowi, dlatego tak oddzieliłem. Wniosek jest taki, że są takie dwie sfery. Jest po prostu sfera naszych bardziej, znaczy niezależnych decyzji, nieskoordynowanych, nieplanowanych centralnie. I ona wyznacza taką ogólną podaż oszczędności, możemy tak powiedzieć, czy pewnych zasobów niewykorzystanych. I dopiero to jest taki fundament, na którym można powiedzieć,
można uzasadniać, czy jakoś jakby to powiedzieć, próbować zrozumieć zasady funkcjonowania rynków kapitałowych, finansowych i tak dalej, różnie to możemy nazywać. To jest jakby podstawa, tak, bez tego, ale one oczywiście rządzą się, znaczy nie może swoim prawami jak swoim prawem, tylko są jakby oddzielone od tej takiej, w taki sposób bezpośredni, tak, znaczy to tak nie jest, że jak my powiedzmy w jednym momencie stwierdzimy, że oszczędzamy bardziej, czy będziemy się cechować niższą preferencją czasową i to rynek, czy ta druga sfera, tak, ta kapitałowa, będzie to miało jakieś takie bezpośrednie, automatyczne przełożenie. Ale jakby ona nie może funkcjonować w takim fundamentalnym sensie, jeżeli my byśmy wszystko konsumowali, tak, to wtedy nie ma żadnych szans. O to chodziło Misesowi i to warto zapamiętać. To są jakby w pewnym sensie dwa światy powiązane ze sobą, ale one nie są tak powiązane bezpośrednio. Tutaj na tym zależało, żeby to też zaakcentować. Co może wpływać na naszą preferencję czasową, bo to nie jest tak, że my po prostu ją mamy w sobie, pewne czynniki ją determinują. O nich między innymi wspominał Rothbard w ekonomii wolnego rynku i możemy pokrótce wymienić cztery takie główne, które on wymienił. Na przykład zasób pieniądza, jakim dysponuje jednostka, tak, czy człowiek. Im mamy więcej środków do dyspozycji, tym nasza preferencja czasowa powinna maleć, to znaczy możemy wygospodarować więcej środków na oszczędzanie, czy poprzez jakieś instrumenty kapitałowe, tak, czy jak to się mówi, do kieszeni, czy do skarpety. Realne dochody, czyli jeżeli na przykład męczy realne, czyli na przykład uznając stopy inflacji, czy jakieś podatki na przykład, różnie to możemy traktować. Nasze środki do dyspozycji, ilość może rosnąć, może maleć. Tak? Jak zaczyna nam maleć ilość środków, no to musielibyśmy troszeczkę zrezygnować z pewnych wydatków, a więc obniżyć nasz standard życia i co? Żeby zachować jakby dopływ kapitału, tak? Czy żeby dalej oszczędzać. Nie każdy, prawda, jest w stanie się na coś takiego wysilić. Więc tutaj osoby, które mają jakby relatywnie wyższe zarobki, czy są powyżej mediany, tak, czy średniej, to wtedy od nich pochodzą w większości oszczędności. Osoby, które są jakby poniżej mediany, to będą miały trudniej, żeby coś odłożyć. Więc o to chodziło Rothbardowi. Kolejna rzecz, oczekiwana długość życia, gdyby się nagle okazało, że jakiś lek, jak tam pisał Rothbard, wynaleziono długowieczność, to moglibyśmy swoje plany rozciągnąć w czasie, tak? Więc prawdopodobnie nasza preferencja czasowa by się obniżyła, a z drugiej strony, gdyby jakieś szczególne wydarzenia było wybrane, że jest koniec świata, to nagle jakby cała ta struktura kapitałowa, rozciągnięte etapy produkcji, rozłożone w czasie, straciłyby sens, my byśmy zaczęli naprawdę konsumować kapitał, tak? No bo nie ma sensu inwestować, nie ma sensu czekać na zwrot z inwestycji czy z realizacji jakiegoś projektu inwestycyjnego, skoro jutro już nic nie będzie. Więc nagle przerzucilibyśmy się, prawdopodobnie bary przeżywałyby oblężenie i tak dalej, i tak dalej. Możecie sobie tam wyobrazić to, jakby to wyglądało. Przyjemna perspektywa, niektórzy się śmieją. I tutaj dochodzimy do jakby, bo troszeczkę już zahaczało tą strukturę produkcji, do rozróżnienia na kapitał, a dobra kapitałowe, bo to wcale nie jest to samo. A przynajmniej ja zawsze tak argumentuję. Taki klasyczny podział ze środowiska akademickiego, praca, ziemia, kapitał, czyli generalnie praca to jest to, co człowiek potrafi zrobić własnym umysłem czy własnymi rękoma, tak? Ziemia to jest to, co jest na powierzchni, pod powierzchnią, no może też nad jakimś sensie. Jakieś ptaki, nie wiem, to można ustrzelić, tak, no, tak sobie wymyślam troszeczkę. Zasoby naturalne po prostu. Zasoby naturalne, tak. Albo w ogóle poza naszą planetą, tak. Jakieś tam na Marsie zasoby wody, to też będzie Ziemia, tak naprawdę, tak rozumiana. No i kapitał, ten taki klasyczny podział, kapitał akurat traktuje jako, trochę inaczej niż Austriacy, zaraz do tego przejdę. Kapitał to są po prostu jakieś czynniki wtórne, tak? Czyli narzędzia, maszyny, które powstają z tych dwóch pierwszych. I jakbyśmy już bardziej poszli w ten austriacki podział, to tutaj jest tak, zwłaszcza Mises tak akcentuje, że te dwa pierwsze to ok, tu się zgadzamy, tak? To są te pierwotne czynniki produkcji. I mamy jeszcze wtórne czynniki produkcji, tylko że tego już nie nazywa jakby kapitałem, tak? Jak tam bardziej w tym klasycznym ujęciu, tylko dobrami kapitałowymi. I zasada jest taka, że
jeżeli byśmy chcieli uwzględnić na przykład aspekt produktywności, no to wiemy, że kombinacja tych dwóch pierwszych no, daje pewne efekty, ale tak wykładniczy wzrost, prawda, ma, na przykład rewolucja przemysłowa jest możliwe dzięki właśnie zastosowaniu na taką szeroką, masową skalę dóbr kapitałowych. Czyli jakby jesteśmy tutaj też między innymi dlatego, że cieszymy się szeroką gamą dóbr kapitałowych, bo gdybyśmy się nie cieszyli, no to byśmy musieli zasuwać w jakichś, nie wiem, na polach, w kopalniach i może jakoś tutaj rotacji, to by było ileś osób mniej tak naprawdę. Na pewno współczesna gospodarka, która charakteryzuje się rosnącym udziałem usług, by nie zaistniała. Nie wydobyto by się z tego. Tak, zresztą zwróćcie uwagę, rewolucja przemysłowa na czym polegała, że odchodziliśmy od rolnictwa na rzecz przemysłu, tak, pojawiały się miasta, a jakby współczesna gospodarka, tak, po rewolucji przemysłowej, czego się mówi, nowoczesna czy ponowoczesna, polega na tym, że odchodzimy od tego przemysłu ciężkiego, w ogóle nawet od przemysłu, na rzecz usług, bo przemysł i rolnictwo są tak wydajne, że zasoby pracy czy siła robocza może być zagospodarowana właśnie w tym kolejnym obszarze. Ale to wszystko jest robota dóbr kapitałowych, tak? Ale jeszcze nie mamy definicji kapitału i dopiero dobrze, że wcześniej było o cenach, więc tutaj być może w pewien sposób symbolicznie nawiążę. Kapitał możemy zdefiniować właśnie nie jako maszyny, narzędzia, tylko jako heterogeniczne, czyli różnorodne czynniki produkcji, pierwotne i wtórne, o których już mówiłem, wyrażone w cenach pieniężnych. Bo dzięki temu wiemy, co się dzieje. Mamy tą taką busolę czy kompas. Wiemy, w którym kierunku podążać. I rola dóbr kapitałowych jest właśnie szczególna z tego względu, że ten wzrost produkcji jest wykładniczy i jest eliminacja błędów. Mamy rachunek zysków i strat. Mises też dużo pisał, czy dużo, w pewnych tam fragmentach to dosyć mocno akcentował, że jak się ta gospodarka globalizuje, czyli jest taki międzynarodowy podział pracy i możliwy przepływ kapitału, to inwestycje zagraniczne tutaj spełniają szczególną rolę. No bo tak, załóżmy, tam porównywał w ludzkim działaniu, nie wiem, czy to być może czytaliście, być może nie, porównywał bodajże tam właśnie Wielką Brytanię z Rumunią. I chodziło o to, że Wielka Brytania już była w czołówce krajów rozwijających czy rozwiniętych wtedy, tak, na ówczesne czasy. I inwestycja zagraniczna na przykład w Rumunii powodowała, że ten kraj, znaczy Rumunia, zyskiwał dużo czasu, oszczędzał dużo czasu, bo technologia już do nich przychodziła, tak? Już Brytyjczycy to wyprodukowali, wymyślili i wprowadzili w Rumunii, bo tam powiedzmy były niższe koszty, tak? Oni mogli produkować taniej, sprzedawać na swoich rynkach krajowych. Więc oba kraje korzystały. Gdyby tych inwestycji zagranicznych nie było, scenariusz rozwoju Rumunii byłby o wiele wolniejszy, bo oni musieliby najpierw zakumulować ten kapitał, czy obniżyć swoją preferencję czasową, zakumulować kapitał, wymyślić to, co już zostało wymyślone, dopiero zaimplementować. A więc ta inwestycja zagraniczna była takim skokiem. I kolejny plus oczywiście inwestycji zagranicznych kolejnym plusem jest to, że jeżeli już taki kapitał zagraniczny wchodzi, to zazwyczaj generuje popyt na wykwalifikowanych pracowników, płace realne rosną, no i też jest ten transfer wiedzy i tak dalej. Ale z drugiej strony można powiedzieć, że jeżeli mielibyśmy w jakichś tam ukrytych magazynach w Rumunii wirtualnych, załóżmy się tam pod ziemią, jakieś dobra kapitałowe, ale Rumunii sami z siebie by się nie wykazywali niższą preferencją czasową, co by to oznaczało, że nie można by tego było wykorzystać w sensie gospodarczo-ekonomicznym, tak? No bo wszystko idzie na konsumpcję, więc ta kalkulacja, ta wycena czynników może i by nastąpiła, ale bez niższej preferencji czasowej, czyli bez tej niższej społecznej preferencji nie można by ich wykorzystać, tak? No bo wszystko szłoby na konsumpcję i to by też nie zostało wykorzystane. Więc tutaj to można sobie tak różnie opisywać i to też jest bardzo ważne. Ostatnia taka uwaga jeszcze z tego slajdu. Dlaczego ja tak akcentuję te ceny pieniężne i tą heterogeniczność? I dlaczego odróżniam kapitał od dóbr kapitałowych? Bo właśnie w gospodarce centralnie planowanej, w jakiejś tam Rosji sowieckiej i tak dalej, właśnie nie występowały dobra, przepraszam, właśnie występowały dobra kapitałowe, ale nie występował kapitał, tak? Nie było giełdy, nie było stopy procentowej. Właśnie z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia kalkulacji ekonomicznej.
więc potrafili wypuścić ludzi w kosmos, tak, ale jakby gospodarka nie funkcjonowała za dobrze, więc technologicznie można by nawet pokazać aspekty, że byli zaawansowani, to oczywiście można się z tym zgadzać, można i się nie zgadzać, ale oni nie mieli kapitału, tak, w sensie ekonomicznym to nie był kapitał. Były dobra kapitałowe i oni nie wiedzieli, co z tym zrobić, tak, było takie działanie po omacku. To jest ta różnica i jak sobie tak podzielimy praca, ziemia, dobra kapitałowe, a to wszystko wycenione w czynnikach produkcji jako kapitał, to zrozumiemy, czym jest właśnie, czym jest to ostatnie. Muszą być te uwarunkowania rynkowe. I tu mamy, możemy to zastosować generalnie do dwóch takich przypadków. Pierwszy to jest, często się pojawia taki właśnie samotna wyspa, znaczy nie samotna wyspa, bezludna wyspa. Trafia tam Robinson Crusoe i on musi no, przetrwać, tak? Więc załóżmy, wlicza sobie, że w ciągu całego jednego dnia potrzebuje 10 ryb, żeby przeżyć, ale orientuje się, że gdyby miał właśnie jakąś łódkę, wędkę i tak dalej, to mógłby tych ryb łowić powiedzmy 50, tak, i zająć się innymi rzeczami. Mógłby swoją strukturę produkcji, swojej wyspiarskiej ekonomii czy gospodarki znacznie, znacznie rozwinąć i swój byt poprawić, ale żeby to zrobić, najpierw musi co zrobić? Zgromadzić jakiś zasób, tak? Musi swoją preferencję czasową obniżyć. Na przykład jeść troszkę mniej ryb, oszczędzić, prawda, te ryby i załóżmy, że oszczędzi, nie wiem, 20, 30, 50 ryb, dzięki czemu będzie mógł w kolejnych dniach skupić się tylko na produkcji łodzi, czegoś tam jeszcze i tak dalej. Czyli ta produkcja, prawda, będzie już bardziej złożona. Bez takiego nastawienia będzie w zasadzie no, narażony na to, że jak któregoś dnia coś tam się wydarzy, to może mieć problemy, więc to jest taki pierwszy case, bardzo często omawiany. Druga rzecz to, jeżeli byśmy się przenieśli do takiej gospodarki na czas współczesnej, gdzie mamy wiele różnych etapów produkcji i różnych przedsięwzięć, inwestycji, przemysłów. Załóżmy, że w pierwszym przypadku społeczeństwo oszczędza 10% swoich dochodów, mniej więcej, czyli ta społeczna preferencja czasowa jest powiedzmy, no nazwijmy tak w cudzysłowie, relatywnie niska albo niska w sensie, że mało oszczędzamy, to struktura produkcji wyglądałaby tak, załóżmy, że tu mamy jakiś, to może być jakiś przemysł, może być jakaś gałąź przemysłu, może być jakieś konkretne przedsięwzięcie, ilość etapów produkcji. Im więcej kwadracików, tym bardziej jest to złożone. Ale widzimy, że tutaj są pewne ograniczenia, na przykład ten na niebiesko ma najwięcej, tak, zielony ma już mniej, czerwony czy pomarańczowy mają jeszcze mniej. Co zrobić, żeby to zwiększyć? No, musimy wiedzieć, musimy mieć know-how, tak, ale oprócz tego w sensie ekonomicznym musimy zwiększyć, znaczy musimy obniżyć swoją preferencję czasową, właśnie na przykład powiedzmy, jak sobie tutaj napisałem, powiedzmy do 20% dochodów, tak, czyli oszczędzamy dwa razy więcej. Co to oznacza? Że rynkowe stopy procentowe na rynku kapitałowym będą spadać, no bo jak instytucje typu banki dostają dodatkową ilość kapitału, to jak nie obniżą oprocentowania, no to nie sprzedadzą nadwyżek kapitałowych, tak? Tak samo jak mamy producenta cukru i on ma nadwyżki cukru, albo produkuje wydajny cukier, to musi to oferować po niższej cenie, bo przy założeniu ceteris paribus, że mamy tylu samych chętnych, prawda? To nie sprzeda tych nadwyżek, więc tutaj dokładnie jest tak samo i widzimy, że powiedzmy te etapy produkcji rosną, możemy sobie zaraz przejść dalej, to jeszcze lepiej zwizualizować. Możliwe jest też prawda, taka sytuacja, że powstaje jakaś kolejna gałąź w gospodarce, jakieś przedsięwzięcia są uruchamiane, które wcześniej by nie zaistniały, no bo nie było, jak to się mówi, paliwa, tak? Do zasilania tych inwestycji, czy rozpoczynania tych projektów. A te z kolei kolejne kwadraciki w starszej strukturze produkcji oznaczają, że możemy tam ją jeszcze bardziej urozmaicać, tak? Tworzymy jakieś maszyny, znaczy wydobywamy węgiel, tworzymy maszyny, które służą do wydobycia tego węgla, no to możemy jakieś procesy rozpocząć, badania, które spowodują, że wprowadzimy tam na ten rynek jeszcze bardziej wydajne maszyny, tak? Albo jakieś oprogramowanie, gdzie na przykład człowiek nie będzie potrzebny i tak dalej, i tak dalej. To sobie różnie możemy interpretować. Tutaj chodzi tylko o taką jakby wizję tego. Więc zmierza do tego, że jak bez tej pierwotnej, czystej stopy procentowej, bez zmiany naszych preferencji, to po prostu nie będzie możliwe. Ale z drugiej strony tu też jest jakby taki efekt gospodarczy, że jeżeli już implementujemy jakieś rozwiązania, które obniżają koszty, zwiększają produktywność, no to nasze realne dochody rosną, więc jakby też możemy jeszcze więcej oszczędzać i ta gospodarka zaczyna się coraz bardziej nakręcać. Więc to też jest nie bez znaczenia. To akurat sobie wziąłem, jest taka gra Settlers, ktoś kojarzy, ktoś grał?
To jest chyba Settlers Online. Ja w online grałem, w czwórkę kiedyś grałem. Graliście? Nie? To jest taka gra, taki troszkę, może nie City Builder, to nie to, ale jest tam jakaś wysepka, jest zaawansowana i generalnie, żeby osiągnąć sukces w tej grze, to trzeba zrozumieć łańcuch produkcji tak zwany. I na przykład, co zrobić, żeby bochenek chleba wyprodukować. No i tam są takie różne wskazówki, żeby się w tym połapać. Najpierw trzeba mieć jakieś tam pole z pszenicą, tak? Trzeba tą pszenicę zebrać. Trzeba z niej zrobić mąkę, trzeba to jeszcze mieć jakiegoś tam, nosi wodę, który nas zaopatrzy w wodę i dopiero z połączenia tego mamy chleb, tak, tak upraszczając. Zresztą akurat w tej grze jest tak, że tam chyba najbardziej zaawansowana jest produkcja broni, to oni tak wymyślili. Ale żeby zrobić jakiś tam miecz z jakiegoś żelaza czy z czegoś, to zauważcie, trzeba mieć drzewo, drzewko trzeba ściąć, aha i chyba z tego jest jakiś węgiel drzewny. Tu też jest jakiś tam węgiel wydobywany z kopalni, który służy do produkcji tam żelaza czy stali. I tutaj też musimy mieć jakby węgiel drzewny, który powoduje, że chyba tą stal, znaczy z tej rudy żelaza tak ta stal się wytapia i tak dalej. I dopiero wtedy z połączeniem tych dwóch ostatnich, prawda, to są można powiedzieć, tutaj mamy wyższe stadia produkcji, tak? Jesteśmy niżej, tym jesteśmy, znaczy niżej, jesteśmy oddaleni od tej konsumpcji. I tak samo to bodajże w tym trzecim, na tym trzecim obrazku to są jakieś, to jest chyba oni to nazwali jakaś produkcja nauki, chyba to się tak nazywa. Czy jakieś tam, prawda, to jest jak, znaczy, jakieś listy na końcu, może jakiś traktat ekonomiczny napisany. Co zrobić, żeby napisać traktat ekonomiczny? No, trzeba by się Mincesa spytać, on wie. Ale poza tym trzeba znowu mieć, prawda, papier. Żeby mieć papier trzeba mieć drewno, żeby mieć drewno trzeba mieć jakiś lasek, tak? No i wodę. I tak samo, to jeszcze jest chyba produkcja złota przy okazji, w sensie takiego aktywa finansowego, które to finansuje. Na końcu tutaj po prawej stronie taką stalówkę widać, to jest chyba tam z miedzi czy z czegoś, oni to produkują, też to wydobywają i tak dalej, i tak dalej. I wyobraźcie sobie, że jesteśmy dalej od tej górki, tak, jesteśmy oddaleni, no to na każdym etapie potrzebujemy, Robinson Crusoe, to może do takiej bardziej prostszej gospodarki mógłby sobie tak to wymyślić, tak. Na każdym etapie potrzebujemy jedzenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak, jakichś tam podstawowych dóbr, żeby móc to produkować. Więc im jest niższa preferencja czasowa, tym to jest bardziej złożone, tak? Im więcej takich obrazków sobie możemy rozrysować. Więc to tak mi się skojarzyło, szukałem w innych grach, ale jakoś tak Google podpowiedział, że tam będzie najlepiej chyba. Więc wydaje mi się, że to jest w miarę zrozumiałe, żeby to zwizualizować. A przynajmniej tak kiedyś kombinowałem, żeby zrobić. I tutaj dochodzimy do kolejnej ciekawej rzeczy. Czy skoro wiemy, że jeżeli jesteśmy bardziej skłonni do oszczędzania, to czy ta akumulacja kapitału, od czego też zależy tak naprawdę inwestycje, czy to powoduje, że my możemy tak w zasadzie w nieskończoność zwiększać produktywność? Czy produktywność, im większa produktywność, tym większe zyski i tak dalej, i tak dalej. I część odpowiedzi daje tak zwane prawo przychodów, jak pisał kiedyś Mises, mylnie nazywane prawem malejących przychodów. I generalnie możemy je zdefiniować, tak jest Rothbarda. Jest to bardziej tak widoczne, bo tam grafikę zamieścił. Że przy zmieniającej się ilości jednego czynnika, tu chodzi o czynnik produkcji, i stałych ilościach pozostałych czynników istnieje punkt, oczywiście to jest teoretycznie, w którym produkt fizyczny na jednostkę, czy produkcja, osiąga danego czynnika, osiąga maksimum. Wyobraźmy sobie jakieś pole o powierzchni 1 hektara, no i żeby zwiększać produkcję, czyli ilość zbiorów, no to co możemy wprowadzić? Jakieś narzędzia, maszyny, tak? Damy jeden kombajn, będzie szybciej, będzie więcej. Damy drugi, będzie jeszcze szybciej, będzie więcej, ale jak damy trzeci, no to pole już ma jakieś ograniczenia, tak? Więcej pszenicy nie zbierzemy. Żeby zebrać więcej pszenicy, musimy co? Znaleźć dodatkowy hektar do zasiania. Czyli musi się drugi czynnik zwiększyć, tak? Więc możemy powiedzieć, że w tej pierwszej fazie to będziemy do tego punktu się zbliżali, ale jak już ten trzeci kombajn wprowadzimy, albo jeszcze ludzi, pracowników, tak? Którzy by tam mieli to zbierać, no to już produkcja będzie spadać. To też takie mamy. Tak miałoby spadać. Znaczy bez kombajnu to nie widzę, czy miałoby spadać. Ale kolejnego już. Tak. Bo chodzi o to, że pole jest ograniczone i tam już więcej. Ale to jest na jednostkę. To jest na jednostkę.
To jest na jeden hektar tylko. Dlatego właśnie powiedziałem, że ten drugi kwadracik będzie potrzebny, tak? I wtedy musimy zwiększyć ilość drugiego czynnika, żeby produkcja dalej rosła. Czyli jak na tym etapie, powiedzmy, widzimy, że już nam spada produkcja, to to jest moment, że musimy tutaj drugi hektar dorzucić i to dalej będzie rosło, tak? Więc są okresy, gdzie prawo, gdzie przychody rosną, są takie, gdzie ono osiąga maksimum, oczywiście teoretycznie, a są takie, gdzie spada. To się mylnie nazywa, jak tam Mises pisał, prawem malejących przychodów, bo skupiało się jakby to już, co za tym punktem następuje. Albo wyobraźcie sobie, że przygotujecie się do jakiegoś egzaminu, przykład na szkołę ekonomiczną, nie? I ilość czasu jest waszym zasobem, ilość czasu, prawda? Albo sesja, tak? No to czujecie, że to jest ten moment maksimum, tak? Więcej nie ma co ryć, no bo podejrzewacie, że już nie będzie dodatkowych efektów, tak? No to już nie inwestujecie w to, tak? Nie dokładacie. Nie kupiecie nowych książek, nie zgłębiacie tego zagadnienia, no w sensie czasowym już więcej czasu na to nie poświęcacie. Bo uważacie, że już i tak się więcej nie nauczycie. Bo to jest coś podobnego. I tutaj jakby też możemy mieć takie refleksje, że generalnie to nie jest po prostu tak, że też mi opisał taki przykład inżyniera, że jakiś inżynier produkcji przyjdzie do przedsiębiorstwa, czy powie, no powinniśmy produkować, nie wiem, tam 10 milionów par butów, tak? A przedsiębiorca powie, nie, no bo mamy właśnie między innymi prawo przychodów, tak? Abstrahując od rachunku zysków i strat, mamy prawo przychodów, tak? Czyli jeżeli wyprodukujemy więcej, technicznie jest to możliwe, ale ten wynik w postaci właśnie przychodów nie będzie taki, tak? No bo nie ma takiego popytu ze strony konsumentów. Więc nie opłaca się angażować czy produkować dodatkowych ludzi, żeby po prostu to. Tak samo jak w jakiejś firmie nie opłaca się zwiększać zatrudnienia, mimo że są bezrobotni czy specjaliści z danej dziedziny, którzy nie pracują, no bo ich wkład w produkcję, ok, fizycznie mogą czegoś więcej produkować, ale w sensie przychodów to się nie sprzeda, tak? Więc firma nie osiągnie, poniesie straty. Ale też jakby prawo przychodów jest takie bardziej ilościowe, może bardziej nieco ztechnicyzowane, ale ono też pokazuje, że sama produktywność kapitału sama sobie nie decyduje o sukcesie, tak? Bo są różne ograniczenia. A poza tym czynniki produkcji, o tym wcześniej nie mówiłem, ale to też warto podkreślić, mamy specyficzne, tak zwane niespecyficzne. Oczywiście też jest taki podział bardziej teoretyczny. Niespecyficzne to może są bardziej elastyczne, możemy je w wielu zastosować przemysłach, tak? Czy branżach. Na przykład pracownik uniwersalny, który ma zdolność, nie wiem, informatyka, kogoś tam jeszcze, nie wiem, menedżera i tak dalej, może znaleźć pracę w różnych branżach. Ktoś, kto jest jakiś specjalistą w swojej dziedzinie, no to raczej nie, tak? Albo jakieś surowce, na przykład złoto może być w przemyśle elektronicznym zastosowane, stomatologicznym nawet, pieniężnym i tak dalej. Ale już zapomniałem, jak się nazywa taki chyba surowiec, czy jakiś pierwiastek, który się wykorzystuje do produkcji telefonów komórkowych, czy smartfonów i... Kobalt? Kobalt? O, być może, bo zawsze mi to wlatuje. I on ponoć musi być, bo bez tego się tego nie zrobi. Tak, to jest właśnie specyficzne, tak? W tym konkretnym ma zastosowanie, być może gdzie indziej jeszcze też, ale załóżmy, że nie, że tylko w tym, tak? Ale więc to jest takie wąskie gardło, tak? Bez tego produkcja nie ruszy, a gdzie indziej tego nam nie trzeba i tutaj musi być. Więc jak na przykład macie, do czego zmierzam, że jak macie ograniczenie pewnego czynnika specyficznego, to mimo że innych czynników mamy więcej, no to ta produkcja nie będzie duża, bo on będzie to blokował, tak? Będzie jego niedostateczna podaż. To właśnie to jest taki przykład. Więc tutaj to też tak należy mieć na uwadze przy tych rozważaniach. I ostatnia rzecz, na którą jeszcze chciałem zwrócić uwagę, to się ostatnio przewija, jakoś trafiam na to, czy kapitalizm prowadzi do konsumpcjonizmu. Mamy te narzędzia, tak? Mówimy o tej preferencji czasowej, mówimy o oszczędzaniu, akumulacji kapitału, o tym, że to ma efekt, przekłada się na inwestycje, prawda? Inwestycje zwiększają produktywność, jakość i tak dalej, i tak dalej. No, ale ktoś powie, że przecież no to skąd te zarzuty o ten konsumpcjonizm? I my możemy powiedzieć tak. To jest taki tekst Ryan McMacken z amerykańskiego Mises Institute, z The Wire właśnie to napisał, krótki esej polecam. I kapitalizm to nie jest to samo co konsumpcjonizm. I tutaj kiedyś Mises w mentalności antykapitalistycznej też pisał o tak zwanym materializmie, a to generalnie jest w tych samych, w ten sam tok myślenia, że się zarzuca taki materializm, tak?
No to konsumpcjonizm to jest jakaś tam, powiedzmy, kolejny etap tego, że jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej i jeśli ludzie są nienasyceni, no to jak można to powiedzieć, że po prostu więcej osób zwyczajnie preferuje dobra materialne, tak, czy niematerialne w postaci usług. Dzisiaj nawet powiem, że te usługi dominują przecież rozwinięta gospodarka, a nie dobra materialne, ale to jest dalej konsumpcja w sensie ekonomicznym, niż jakieś takie bardziej skromne życie. To znaczy prawdopodobnie krytyką tego konsumpcjonizmu między innymi chodzi o to, że powinniśmy być bardziej uduchowieni, tak jakieś medytacje powinniśmy robić albo gdzieś tam do jaskiń chodzić, albo nie wychodzić z jaskiń, albo nie schodzić z pól, prawda? Tam kiedyś była sielanka w feudalizmie i w ogóle. Nie było takiego konsumpcjonizmu, rodziny były szczęśliwe i liczne i w ogóle. Takie wyobrażenia, tak? Przed rewolucją przemysłową. I też taka obserwacja, że za konsumpcjonizmem stoi przeświadczenie, że właśnie wydatki konsumpcyjne napędzają gospodarkę, czyli nie chodzi o to, że jakby sama konsumpcja jest zła, tylko to przeświadczenie, że to musi być, prawda, nakręcanie tego, bo inaczej, wiecie, ta gospodarka może wpaść w jakiś kryzys. Był też taki ciekawy artykuł na naszym misesie przetłumaczony, że jeżeli chodzi o PKB, no to większość PKB oczywiście stanowi konsumpcja i rząd, czy generalnie różni politycy są na to wrażliwi, no bo jak konsumpcja spada, no to w związku z tym, że konsumpcja stanowi największą część składową PKB, no to PKB może nam spaść, tak? A to już brzydko wygląda i trzeba to stymulować, trzeba to podtrzymywać. Na różne sposoby oczywiście, o tym nie będę mówił tutaj, bo to jakby nie jest część mojego wystąpienia i mojej tematyki, którą prezentuję, ale jest jakby taka, być może przeświadczenie wśród tych osób się klaruje, prawda, które właśnie oskarżają, że tutaj ten konsumpcjonizm dominuje, że to jest taka, prawda, gonitwa za tą produkcję, za tą konsumpcję i to jest taki, wiecie, samonakręcający się mechanizm. Ja przynajmniej tak czasami o tym myślę, że takie mam wrażenie. I żeby odbić piłeczkę, no to musimy powiedzieć, że właśnie zestawić to nie z kapitalizmem, ale właśnie z interwencjonizmem, czyli popatrzcie, wiemy, że podatki zmniejszają oszczędności i inwestycje, tak? Jeżeli podatki rosną, my raczej dążymy do tego, żeby nasz poziom życia zachować, więc naszą preferencję czasowo podwyższamy, tak, niż obniżamy. Bo jeżeli zabiera mi się dodatkowe pieniądze, no to ja raczej nie będę chciał tam obniżać mojego standardu życia. Mogę go starać się obniżyć nieznacznie, ale raczej mogę, jeżeli wcześniej oszczędzałem powiedzmy 500 zł miesięcznie, teraz mogę oszczędzać powiedzmy 300-200 miesięcznie, tak? Bo a te 300 zł przeznaczę na konsumpcję, żeby standard życia mi nie spadł, tak? Podatki i tak dalej to nie jest kapitalizm, to nie jest gospodarka rynkowa. Dalej, mamy banki centralne, to też dosłownie tylko wspomnę, bo to ja nie będę dzisiaj tego wykładu prezentował, ale wiemy, że rynkowa stopa procentowa, czy tak zwana naturalna stopa procentowa, która wyłania się z tej czystej preferencji czasowej, o której pisał Mises, daje też nam znać, tak, jeżeli dane mamy, ja zawsze tak na zajęcia też tłumaczę, mamy dwa społeczeństwa. Jedno się cechuje, powiedzmy, wysoką preferencją czasową, gdzie jest nastawienie na konsumpcję, a drugie niską preferencją, gdzie jest większe, znaczy większe, po prostu jest wyższa stopa oszczędzania, tak? Które się będzie szybciej rozwijało? Gdzie będzie szybszy rozwój gospodarczy? No w tym drugim, tak? Mimo, że tam będzie teoretycznie mniejsza konsumpcja, przynajmniej na początku, bo oni sobie tak zakumulują kapitał, później będzie taka produktywność, możemy sobie łatwo wyobrazić, że oni będą mogli konsumować większą ilość dóbr w przyszłości, tak? Czyli to będzie krok w tył, może symboliczny krok w tył, po to, żeby zrobić 3, czy 5, albo 10 do przodu w przyszłości. No ale wiecie, że współczesne gospodarki krajów rozwiniętych są zdominowane przez banki centralne, tak? I te stopy procentowe są sztucznie kreowane, tak? Abstrahując od tych różnych narzędzi. Dalej, mamy okresy boomu w gospodarkach, tak? Jak się zaczyna ta pierwsza faza cyklu koniunkturalnego, to też dosłownie tylko wspomnę. Co się wtedy dzieje? Płace rosną, dodatkowy pieniądz spływa szybciej lub później do konsumentów, a oni to wydają według starych preferencji czasowych, tak? Czyli na przykład według wysokiej preferencji, więc ceny rosną. Stąd wydaje się, że konsumpcja jakby się jakoś nakręca, tak? I jest takie zachęcenie, żeby produkować więcej, tak? No ale znowu, to nie jest rynek, tak? Dalej, niepewność związana z inflacją. Często, znaczy ludzie tak mogą zareagować, widzą odczyt inflacji 5% albo tam więcej, albo zaczyna się hiperinflacja za chwilkę, tak? No to co robimy? Biegniemy, tak? I kupujemy, czym jeszcze bardziej podbijamy ceny.
Albo w drugą stronę, jeżeli mamy w ogóle jakąś niepewność, już niekoniecznie związaną z inflacją, tak jak na przykład teraz, no to raczej jesteśmy też wstrzemięźliwi, tak? Z wydawaniem, bo jest jakieś jest tak zwana instytucjonalna niepewność, tak? Jesteśmy nieprzekonani, nie ufamy politykom rządowym na przykład w jakimś aspekcie. Więc się na przykład wstrzymujemy od konsumpcji. I to, no ale znowu, to jest, to nie, to, zwłaszcza ta inflacja, tak, to znowu, to nie jest do tego związane, to nie jest gospodarka rynkowa. No i rządowa stymulacja gospodarki będącej w kryzysie też, dosłownie takie zahaczenie, w celu właśnie podtrzymywania tego popytu, tak, żeby to PKB nie siadło, bo to wskaźniki, bo to później trzeba będzie coś tam robić, ludzie będą niezadowoleni, bezrobocie, to wyborcy narzekają i tak dalej, tak, tak to mniej więcej wygląda. Okej. Okay. Tylko że to wszystko to nie są elementy gospodarki rynkowej, tak? A one wpływają na tak zwane zjawisko konsumpcjonizmu, że to chcemy ten popyt utrzymać. Więc odpowiedzią na zarzuty odnośnie, że rynek wprowadzi do konsumpcjonizmu, to no mamy przecież stopę procentową, tak? No, ale ona jest regulowana przez bank centralny i ona jest, jak to się mówi, sztucznie zaniżona. Zazwyczaj, tak? No, bo taki jest sens istnienia tego systemu opartego na bankowości cząstkowej, na rezerwie cząstkowej, przepraszam. I krótkie podsumowanie. Referencja czasowa prowadzi do powstania czystej stopy procentowej. I ta stopa procentowa może być niższa, znaczy ta preferencja, tak? Może być wyższa lub niższa. Im jest niższa, im bardziej jesteśmy w stanie zrezygnować z konsumpcji, tym ta struktura settlersowa i tak dalej, różnie sobie możemy to interpretować, jest bardziej złożona, tak? Więcej projektów może być rozpoczynanych i kończonych, i to jest najważniejsze. I też oszczędności to jest nic innego jak inna forma wydatków. Jeżeli te oszczędności trafiają przez ten rynek finansowy, kapitałowy do realnej gospodarki, więc ten pieniądz nie wyparowuje, tak? On jest, a nawet jeżeli my te zauryzujemy, czy do kieszeni trzymamy, no to w dłuższym terminie to ceny czynników produkcji spadają, tak, rynek się dostosowuje, to też nie jest jakaś wielka tragedia. I na koniec, co mogę Wam polecić, od takich w miarę łatwych do bardziej zaawansowanych. Hacy, te kolana w jednej lekcji, i tam są konkretne strony, to jest bodajże o atak na oszczędności, jest tam taki esej, znaczy rozdział, jeden z ostatnich rozdziałów chyba w książce. I właśnie Mises tam argumentuje, że w ogóle nie ma co się przejmować, znaczy nie ma. To jest nie do końca tak, że oszczędności szkodzą, że tak naprawdę to jest przekierowanie, dalej są to wydatki, tylko przekierowane na strumień produkcji, tak? A nie na strumień konsumpcji. Nie kończą się konsumpcją bezpośrednio, tylko jakimiś inwestycjami, oszczędzaniem, które się kończy inwestycjami, tak naprawdę my się też zabezpieczamy przed niepewnością. Dalej, Mises, kluczowa rola oszczędzania oraz dóbr kapitałowych, czyli to, co dzisiaj mówiliśmy, też tam troszeczkę powinno być o inwestycjach, żeby zobaczyć jego punkt widzenia. McMahon, o czym już mówiłem, czy kapitalizm nie prowadzi do, nie powoduje tego konsumpcjonizmu, tak, konsumeryzmu, to robi rząd i tam też takim krótkim artykule, wpisie argumentuje jak on to widzi. O tym właśnie też dzisiaj mówiłem. I bardziej takie zaawansowane rzeczy z ludzkiego działania Misesa, to jest właśnie temat między innymi kapitału, dóbr kapitałowych, czy też stopy procentowej. Także Robert to poszerza w ekonomii wolnego rynku. Jeżeli byście chcieli te fragmenty jakoś spróbować się z nimi zmierzyć, to na końcu też można profesora Mahaja, książkę chyba najnowszą, czy stopa procentowa struktura produkcji. I tu dosłownie zaznaczyłem strony 17-68, to są dwa pierwsze rozdziały, gdzie są zaprezentowane różne podejścia do teorii procentu czy kapitału. Neoklasyczne, chyba to jest w pierwszym rozdziale, a austriackie między innymi Misesa w drugim. Więc jak zmierzam do tego, że jak sobie chcielibyście zerknąć do ludzkiego działania czy do ekonomii wolnego rynku, i mielibyście pewne problemy, bo to jest bardziej zaawansowane już, to warto sobie też właśnie sięgnąć do tej ostatniej pozycji, żeby, bo tam jest napisane, co, jak oni to widzieli, tak? Tylko że jest to być może bardziej takie łatwiejsze w odbiorze i dzięki temu możemy sobie porównać. Aha, to mu chodziło tutaj o to, a tutaj chodziło o to. Więc to jest, tak jak mówiłem, temat bardzo, bardzo szeroki. Można go na wiele sposobów przedstawić. Mam nadzieję, że taki ogólny zarys udało mi się Państwu w miarę sprawnie przekazać. Ile jeszcze mamy czasu?
Już chyba nic. Czy jeszcze jakieś pytania będą? To dziękuję bardzo.